w trakcie oczekiwania na nasz kolejny drugi meczyk. Zobaczcie, jakie emocje mamy, bramkę. Bramkę strzelają chłopcy z Pieńska. Słuchajcie, Kudełek z czterema trafieniami czeka na swój drugi meczyk. Natomiast ja mam niespodziankę dla was. Halo, halo, dzień dobry, jest Szymuś, dzień dobry. Szymon, jesteś tutaj z Żegania, tak? Gdzie grasz na co dzień w piłę? Słuchaj, muszę ci powiedzieć, że kawał świetnej firmy ci wasi Czarni Żagań. Szkoda, że tam w pierwszej lidze się nie udało, nie? Bo był taki epizod. Wiesz, jeszcze byłeś chyba mały trochę, ale działo się tu bardzo dużo. I ja myślę, że jak podrośniesz, to jeszcze dużo się będzie działo, dobra? Szymuś, oglądasz kanał? Masz ochotę kogoś pozdrawiać? Śmialutko. Pozdrawiam rodziców. A do rodziców to się dokładam, mama, dawaj piątkę. Witam, mama dobry. Jest z nami, cześć. Fajnie, że wspierasz pociechę. Wiem, że wczoraj w Iłowej zajęliście drugie miejsce na turnieju z rok starszymi, tak? To ważne, Żółwik. Gratuluję serdecznie. Natomiast Szymony to fajne chłopaki. Wiesz, że nasz Kudełek to Szymon? Widzisz go tam, wypatrujesz? Właśnie dusi Antosia, zobacz. Przed sekundką rozstrzelali wam Czarnych, ale wybaczysz, co? Wysoko wygrali, ale wiesz, oni to już mają duże doświadczenie, tak. Kudełek ma trzeci turniej, a widać, że wasi chłopcy dopiero zaczynają przygodę. Ale w tym wieku nie jest to ważne. Najważniejsze, że się świetnie bawią. Najważniejsza zabawa. Mama, zabawa. Powodzenia i wspierajcie. Życzymy powodzenia. Dziękujemy, a ty wspieraj i powodzenia. Trzymaj się, Szymuś, powodzenia. Na razie, do zobaczenia. Trzymajcie się, pa. Słuchajcie, Szymuś z nami, natomiast no tutaj Kudełek z Antosiem, oni są niemożliwi, słuchajcie. Ich ilość energii, myślę, że wystarczy za niejedną całą drużynę, słuchajcie. Natomiast ta króciutka wstawka przed kolejnym meczem, na który za momencik włączę kamerę. Także zaraz się rodzina, Szymka, Szymek, mama, tato, widać, że żyją piłą nożną. Serdecznie was pozdrawiamy, powodzenia, łapka w górze. Tato, no to jest bardzo piękny widok, kochani. Ja wiem, że wielu was sportowców wspiera. Są też tacy, kochani, gdzie rodzice nie do końca czują, mówią, a na co ci ta piłka, jeszcze cię połamią, a mnóstwo różnych argumentów, kochani, często nieracjonalnych, także rodzice, tak naprawdę, słuchajcie, nie warto. Warto wspierać pociechy, może niekoniecznie po to, żeby zostali Lewandowskimi, kochani, czy innymi wielkimi gwiazdami wielkiego formatu, ale po to, żeby mieli fajne, szczęśliwe dzieciństwo, żeby wychowywali się w grupie, żeby zdrowo, żeby żywo, kochani, żeby bez nadwagi, żeby... No nie chcę teraz wymieniać przymiotów i pozytywów grania w piłkę od najmłodszych lat, kochani. Natomiast oczywiście trafiają się kontuzje, no to jest tego typu sport, kochani, ale one też potrafią wzmacniać. Przypominam, Butek jest po kontuzji złamanych trzeciego i czwartego palca u nogi. Natomiast dzisiaj nie ma po niej śladu. Butek jest silniejszy jak był. Dzisiaj po raz kolejny z reprezentacją Polski w Setniewie ma tydzień wspaniałej edukacji piłkarskiej. Natomiast my za momencik do was wracamy. Tak jak mówię, patrzcie, ile oni mają. Kudeł już, kochani, nie może się doczekać grania. Kacper już w bramie, za momencik Antoś. Kudełek, chodź do mnie. Dawaj piątkę. Gratulacje. Ile strzeliłeś goli? Cztery. Super, gratulacje. Czekamy na więcej. Szymuś. Kocham. Szymonku, ładnie kiwamy, dobra? Super. Kochani, no Kudełek, mówię, jest obdarzony atomowym uderzeniem, natomiast to też ważna cecha potrzebna w meczach, kochani. Natomiast kiwanie, dribbling w tym wieku jest rzeczą, myślę, priorytetową, ważniejszą. Także myślę, kochani, że tak naprawdę chyba wiele bardziej ważne. Natomiast ja mogę się na tym nie znać, ale mówię o swoich własnych doświadczeniach po 6 latach zabawy z dziecięcą piłką nożną. Słuchajcie, czekamy na drużynę, na kolejną drużynę, kochani. No pierwsza jakby za wiele argumentów, kochani, nie miała, ale to były początki Czarnych Żagań, kochani. To chyba będzie znowu konfrontacja z Czarnymi, tylko teraz będzie inna drużyna grała. Czarni wystawiły dwie drużyny do grania, mają szeroką ławkę, także słuchajcie, no poprzednia drużyna Czarnych Żagań miała naprawdę trudną przeprawę, bo mówię, nasze karty już są po 3 turniejach, także no oni już, zobaczcie, oni już, czekamy na gole, oni już są, no tacy, powiem wam, z bogatym doświadczeniem jak na ten wiek piłkarski. Widać, że się szukają, już to kochani widać, natomiast również widać, że Żagań dopiero rozpoczyna przygodę. Być może 2010 to ich rok naborowy, być może właśnie to jest po 2-3 miesiącach treningu, dlatego że jak wiecie, często rok piłkarski zaczyna się w 2000, przepraszam, we wrześniu. Natomiast w tym roku większość szkółek miało rok naborowy 2010. Mamy gwizdek, startujemy.
No, powodzenia, dobrej zabawy. Jest już piłeczka. Ja do pudełka kiwa, ja kudełek lagę do przodu. No, ludzie. No, ale to nic. Oni mają swój pomysł. Najważniejsze, żeby się bawili, kochani. Nie wolno zabijać w nich entuzjazmu. Można między pochwałami przemycić czasami jakąś uwagę, kochani, ale jednak częściej trzeba chwalić, częściej trzeba... Patrzcie, będzie gol, brawo! Świetnie! Nic się nie stało. Akademia, nic się nie stało. Brawo, mamy 1-0, kochani. Kudełek został, kochani, z tyłu po tym odbiorze piłki. Jakby mocno agresywnie chłopcy weszli do przodu. Natomiast czekajcie, aha, idzie trener Grzesiu chyba tutaj w sprawach organizacyjnych, ale meczyk trwa dalej, tak? Czekajcie. Nie wiemy, co się dzieje. Mecz się zatrzymał, mecz stanął, słuchajcie. Słuchajcie, chyba jednak... Teraz gracie, nie? Teraz gracie. Czyli jednak, kochani... No, muszę wam powiedzieć, kochani, że dobra, tamten mecz się nie obył. Nie wiem, jak to się stało. Gdzieś nam się chyba w programie coś troszkę zakręciło, dlatego że my teraz będziemy się bawić z Łużycami Lubań. Przypominam, że ostatnio na turnieju byliśmy u nich dla rocznika 2010. Świetnie się bawiliśmy, także no, z Łużyc Lubań, kochani, drużyna jest po... Z Łużyc Lubań drużyna jest już, kochani, po turniejach, także oni już grają w piłę, także no, Akademio, będziecie mieć fajną przeprawę. Przejdę tutaj, żeby nie przeszkadzać, kochani, rodzicom. Powodzenia, dobrego meczu. No i w takim razie będziemy na nowo jeszcze raz rozpoczynać meczyk. Tamten meczyk z Żaganiem, przypominam, rozegraliśmy poprzednie spotkanie. Myślałem, że być może Żagań wystawia dwie drużyny, dlatego troszkę mnie to zmyliło. Natomiast w tym momencie trener włącza stoper i bawimy się 10 minut, kochani, grania w Akademii z Lubaniem. Świetnie, agresywnie rozpoczął Lubań. Mamy od razu bramkę. Słuchajcie, no, nieprzyzwyczajeni są od przegrywania. Natomiast zobaczcie, brawo. Grają technicznie, a tutaj, słuchajcie, prostymi środkami Łużyce idą do celu. No i na razie fajnie im to wychodzi. Mamy 1-0. Natomiast zobaczmy, jak to się potoczy dalej. Jest piła do Antosia. Uwaga. Jest próba strzału z daleka. No, bramkarz już w rękawicach. Zobaczcie, to już będzie dobry mecz. Uwaga. Piękne strzały z każdej piłki. No, tu już mamy, kochani, fajną drużynę. Mnie to się podoba, dlatego że mecz poprzedni, gdzie Kudełek strzelił 4 bramki, czy wygraliśmy go bardzo wysoko, nie wiem, myślę, że koło 10 mogliśmy strzelić. No, to są mecze z kategorii, kochani, przeze mnie jakby mniej lubianych. Bardziej lubię tu, o właśnie, pięknie. O to chodzi, brawo! Ale to zrobił, ale to zrobił. Brawo, Kudełku, wracaj, wracaj. Ale o to chodzi, o takie pokrętło. Super! Ajajajajaj, kochani, to jest akcja, którą ja przyjechałem tutaj zobaczyć. Przypominam, że Kudełek ma 5 lat. Ja przepraszam, że nie jestem obiektywny, ale ja już to tłumaczyłem. Ja naprawdę nie muszę być obiektywny. Ja nie jestem realizatorem, sportorem, kochani, tylko rodzicem tego kudłatego małego stworka. Ale zrobił akcję. Jak to puszczę Gutkowi, słuchajcie, to nie uwierzy. Mieliśmy naprawdę cudowną ruletkę. Szymuś, piękna ruletka, super, cudowna, cudowna, brawo. Muszę powiedzieć, że jak dla mnie to było niesamowite, kochani. To było o wiele bardziej niesamowite, jak tych 4 bramki, które Kudełek w poprzednim meczu strzelił. Natomiast teraz wychodzi, świetnie. I patrzę, bo mnie tam zablokowali. Słuchajcie, no nie wiem, jak tutaj uciec, żeby wam zapisywać. Pan sędzia po tej części sali chodzi, też nie chce tam przeszkadzać trenerom. Natomiast no, piękny mecz nam się zrobił. Mamy tylko jedną bramkę. Natomiast Kudełek, kochani, z wyprowadzenia od razu uderzał na bramę. No, gramy! No, proszę, Antosiu, wprowadzaj. Dobrze.
Słuchajcie, no silne chłopaki z Lubania, muszę powiedzieć, warunki fizyczne po ich stronie. Maluszki nie mogą się tu nic przepchać, a wchodzi, słuchajcie, jeszcze starszy chłopczyk, natomiast jak nie starszy, przepraszam, a większy. Natomiast jakby myślę, Kudełek spokojnie sobie tutaj... Walcz, 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 Kudełek, walcz! Świetnie, walcz, nie odpuszczaj! No, zobaczcie, już traci koncentrację Kudeł. To jest niesamowite, słuchajcie, natomiast my jakby nic nie możemy zrobić z poprawieniem tej koncentracji u Kudełka. To jest cały czas pięciolatek i nie wolno tego zapomnieć. Znowu nie jest pod grą. No, musicie się, widzowie, do tego przyzwyczaić. Myślę, że i pan trener, patrzcie. No, myślę, że za momencik trener troszeczkę Szymcia ściągnie i parę korekt wprowadzi do jego gry, dlatego że na razie Kudełek nie jest pod grą. Zrobił naprawdę przepiękną akcję, śliczną ruletkę. Dla mnie, kochani, to była absolutnie najładniejsza akcja z wszystkich, jakie do tej pory, pięknie, jakie do tej pory oglądałem. Aj, nie ma bramki, ale ładny strzał był. Idzie Kudełek, kochani, za Julka po korektę słowną, myślę, też do trenera, żeby troszeczkę go pobudzić, Kudzia, dlatego że no, tamta piękna akcja, teraz dał piękną piłkę Antosiowi na strzał, natomiast no, w meczu przegrywają 1-0, kochani. I to może się tak skończyć, dlatego że silna ekipa z Łużyc, naprawdę bardzo mocna ekipa, która jest w regularnym treningu już długo. Natomiast, no, uwaga, tak jak mówię, trener w tej chwili jest w trakcie korekty słownej. Być może uda się Kudełka troszeczkę obudzić, kochani, dlatego że tak naprawdę, uwaga, no, Antoś też teraz rozkojarzył, został z tyłu. Myślę, że największy problem, kochani, tych właśnie maluszków to jest problem z koncentracją. No, Kacper jakby go w ogóle nie przejawia, natomiast Kacper jest rok starszym zawodnikiem. Natomiast uwaga, zobaczcie, no to trzeba blokować Juluś, bo to będzie bramka, brawo, super, jeszcze gramy o korzystny wynik, próbujemy remisu, to chyba nam ucieknie, proszę bardzo, zieloni grają. No, będzie gol. Nie. Słuchajcie, no te strzały silne mają chłopcy. Naprawdę, z daleka fajne, silne strzały. Natomiast przy tym agresywnym, kochani, przy agresywnej grze i kryciu, no nie mogą sobie chłopcy technicznie poradzić z wyprowadzeniem tej piłeczki. Zobaczcie, Kudełek chyba teraz będzie wchodził, tak? Uwaga. Czekajcie. Uwaga. Nie, nie, jest korekta. Słuchajcie, to jest niesamowite, naprawdę. A być może macie, trenerzy, jakiś pomysł na podniesienie koncentracji. Patrzcie, ja się kręcę, chciałam to strzelić z lewej, a trafił prawą i tak naprawdę wybił sobie sam strzał. Ale to się, kochani, zdarza, nie ma się czym przejmować. Uwaga, no świetnie. Ja myślę, że w karierze piłkarskiej tych naszych, kochani, piłkarzy z Futbol Akademii taka porażka jest też bardzo potrzebna. Nikt nie ma monopolu na wygrywanie, kochani. Oni muszą się uczyć, kochani, że raz się wygrywa, raz przegrywa, raz remisuje. Natomiast no, w poprzednim meczu z Czarnymi Żegań, którzy być może niedawno dopiero rozpoczęli pracę, no to było im bardzo łatwo. Natomiast no, Lubań to już są karty, kochani. Tutaj uwaga. Patrzcie, no a poza tym to pierwszy ich halowy turniej, kochani. Na halowym turnieju się inaczej gra. My w naszych treningach nie używamy autów. Nasze treningi, gierki są dynamiczne, ekspresyjne. My gramy o bandy, wykorzystujemy ściany po to, aby gra była jak najbardziej efektywna i czas gry jak najdłuższy. Także tutaj natomiast wygląda to troszeczkę inaczej. Tutaj w tym momencie, uwaga, patrzcie. Mamy bramkę wyrównującą. Brawo, 1-1. Mamy bramkę wyrównującą, a Antoś się cieszy, super. No, zobaczmy, jak będzie z koncentracją u Kudła. Wchodzi Kudełek, ale uwaga. Super. Słuchajcie, uwaga. A i próba strzału z daleka. No, też wolałbym próbować wchodzić z dryblingiem.
No Kudek, tamtą piłeczkę zostawiamy, gramy dalej. Wyprowadzamy meczyk, kochani, na razie na remis. Natomiast uwaga, no niewiele brakło, mielibyśmy znowu prowadzenie. Graj, Krzymuś, graj! Świetnie, Juluś, i brawo! Super! Kochani, no myślę, że pod koniec meczyku wyprowadzamy z 1-0 na 2-1. Natomiast słuchajcie, Kudę znowu tam pływa i fruwa. No, gramy. Świetnie, bardzo ładny opór Szymuś dał, świetnie. Uwaga, gramy. Oj, wywrócony chyba Kacper, nie. Jednak sędzia to interpretuje jako zderzenie no, dwóch mas. Większą masę miał zawodnik zużyć. No to nasz Kacper poleciał jak ping-pong z tego uderzenia. Mocno. Dobrze, że się nic nie stało, kochani, ale zobaczcie. Brawo. Mamy cały czas remisowy meczyk, słuchajcie. Cały czas remisowy meczyk. Bardzo dobre spotkanie rozgrywamy. Ja powiem szczerze, jestem bardzo zadowolony z takiego obrotu sprawy, dlatego że to z takich meczyków, kochani, wyciąga się jak najwięcej. I to już w tej małej kategorii wiekowej. Jest to meczyk, kochani, bardzo wartościowy dla jednej i dla drugiej drużyny. To, że jest remis, to świadczy, że jedni i drudzy naprawdę bardzo mocno, ambitnie popracowali. Koniec meczu, kochani, mamy remis 2-2. Także po pierwszym wysokim zwycięstwie mamy teraz, kochani, 2-2. Piątki przybijają sobie, słuchajcie, natomiast tak naprawdę, słuchajcie, z całej tej relacji, z całego tego meczyku najbardziej pozytywna, super, super chłopaki, fajnie pograli. Powiem, że najbardziej pozytywna informacja, kochani, jak dla mnie, to przede wszystkim, kochani, te piękne zagranie techniczne Kudełka. Nie boi się, spróbował. Pierwsza ruletka była taka lekka, ale ta druga już była naprawdę niesamowita. Natomiast jeżeli miałbym za coś pochwalić, to zdecydowanie za to, bo to wspaniałe, piękne zagranie. Natomiast, kochani, druga sprawa, koncentracja. Kompletnie nie radzimy sobie z tym. Kudełek jest dzisiaj rozkojarzony totalnie. Nie wiem, od czego to kompletnie zależy. W pierwszym meczu jeszcze tej koncentracji miał dosyć dużo. Natomiast w drugim meczu on robi fikołki, wywala się. No szok, nie umiem, ja, przynajmniej ja nie mam żadnego pomysłu, co tutaj z tym możemy zrobić. Dlatego myślę, po prostu nic, trzeba dać czas czasowi, niech sobie dorasta. Pamiętajcie, Szymuś ma 5 lat. Co wy robiliście, jak mieliście 5 lat? Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że też graliście w piłę i się ruszaliście, kochani. Natomiast no, ja nie przypominam sobie, ja na pewno nie. Natomiast mój Gutek właśnie mniej więcej chyba o tej porze rozpoczynał swoją przygodę z piłką. Pierwszy turniej miał w grudniu 2011 roku, 5 lat temu. Gdzie jest dzisiaj? Kto z was śledzi i widzi, wie, na co dzień trenujemy w Zagłębiu. Jesteśmy w reprezentacji Polski, Polish Soccer Skill. Właśnie dzisiaj o 18 jest ślubowanie. Dostał numer 41, także powodzenia, Gutku, dobrej zabawy. Chłopcy idą odpoczywać, a ja za chwileczkę do was wracam.